Witajcie! Bardzo się cieszę, że mogę was powitać przy nowej serii Zagrajmy Wy. Layton's Mystery Journey, Catriel and the Millionaire's Conspiracy. Jest to już siódma część głównej serii gier profesora Laytona. Ale jak już można zauważyć, będzie to gra, która się nieco różni od poprzednich części. Jest to pierwsza część głównej serii Laytona, w której nie ma słowa profesor w tytule. Mamy za to tytuł Layton's Mystery Journey, a wszystko jest spowodowane tym, że profesor Herschel Layton, główny bohater poprzednich gier, już się tutaj prawdopodobnie ani razu nie pojawi, przynajmniej w tej części gier. Bo główną tajemnicą tej serii, nie licząc tutaj spisku milionerów, który jest opisany w tytule, jest to, że profesor Layton zaginął, po prostu zniknął i jego córka będzie chciała go odszukać. A poza tym też będziemy mogli jego córce, nowej bohaterce, towarzyszyć na jej nowej przygodzie. Nowa bohaterka nazywa się Catriel Layton i w przeciwieństwie do ojca, który był profesorem archeologii i tylko zagadki i te wszystkie tajemnice rozwiązywał jako swoje hobby, mimo że był z tego najbardziej znany, że my znamy profesora Laytona za to, że rozwiązuje zagadki i jest geniuszem w tej dziedzinie, i też wszyscy w Anglii znali go z tego powodu zyskał tą całą sławę, to mimo to jego głównym zawodem było bycie profesorem na uniwersytecie. A Catriel otwiera tutaj agencję detektywistyczną i będziemy jej towarzyszyli od samego początku w jej nowym, wymarzonym zawodzie. I to może okazać się całkiem przydatne, jako że w innych częściach Laytona mieliśmy tak, że Layton miał jedną tajemnicę do rozwikłania i to się ciągnęło przez całą grę. A tutaj będziemy mieli coś bardziej, na przykład serii Ace Attorney. Będziemy mieli kilka rozdziałów i kilka małych spraw, kilka małych tajemnic, które możemy powoli rozwiązywać, które niekoniecznie są ze sobą złączone. I to jest bardzo fajne. Dzięki temu będziemy mieli obok głównej fabuły jeszcze więcej pobocznych rzeczy, czym możemy się nacieszyć. I tytuł, który tutaj mamy, Spisek Milionerów, nie zdradza nam wszystkiego, co się tutaj dzieje. Chociaż sam muszę też powiedzieć, że sam nie wiem, co mogę sobie wyobrazić pod spiskiem milionerów. Co oni takiego mogą spiskować? Czyżby nie mieli już zbyt wiele tego wszystkiego? Ach, zobaczymy. Niby taki tytuł, który mówi wprost, o co chodzi, a jednak trudno sobie cokolwiek pod tym wyobrazić, prawda? Obok Catriel będziemy mieli też wiele innych nowych postaci tej serii, które miejmy nadzieję odtąd w następnej trylogii będą towarzyszyli nam i będą dalej piękną, cudowną historię przedstawiali. Mam nadzieję, że ta gra Laytona będzie sukcesem, że będziemy mogli się jeszcze spodziewać jeszcze więcej tego wszystkiego, bo to, w co już grałem, bardzo mnie zachwyciło. Ogólnie, jednym z najczęściej zadawanych pytań, kiedy powiedziałem, że będę tą serię nagrywał, było, czy trzeba mieć jakąś wiedzę na temat poprzednich gier Laytona, żeby móc oglądać albo grać w tą część. I chciałbym powiedzieć tutaj, że nie. Kompletnie nie potrzeba żadnej wiedzy o poprzednich grach Laytona. Tym bardziej, że każda część Laytona żyła tak jakby dla siebie i nigdy nie spoilerowała wydarzeń z poprzednich części. Gdy grało się na przykład w piątą część i chciałoby się zagrać znowu jakąś czwartą albo trzecią, to piąta część nie zaspoilerowała niczego, co się wydarzyło w poprzednich częściach i można było też się rozkoszować tajemnicami, niewiedzą i tym wszystkim. Czyli ogólnie jest to całkiem dobry start w grę. A tym bardziej, że zaczynamy tutaj nową trylogię z nową bohaterką, z nowymi postaciami, to tym bardziej można się spodziewać, że niczego tutaj nie będzie z poprzednich części, jeżeli chodzi o spoilery. Ale czego możemy się spodziewać jest to, że będą nawiązania do poprzednich gier. Zapewne minęło sporo lat od poprzedniej, najpóźniej dziejącej się części Laytona, jako że wtedy jeszcze nie miał żadnej córki, a teraz jego córka jest dorosła. On zaginął. Kompletnie wszystko jest inne. Ciekaw jestem, w którym roku to wszystko się dzieje. Ale chyba na to pytanie nie dostaniemy odpowiedzi. I będziemy zapewne mogli wyczuć, że w tym świecie wydarzyły się te rzeczy, które mogliśmy przeżyć w poprzednich Laytonach. Jako, że być może spotkamy jakieś postacie i nawiązania i tej sprawy, ale to też nie będą spoilery. Więc możemy z całą pewnością cieszyć się tym, co się tutaj zdarzy i co nas oczekuje w tej pięknej grze. Już długo czasu spędziliśmy w tym ekranie. Wejdźmy w końcu w samą grę.
Ogólnie mógłbym też powiedzieć, na czym polega sama rozgrywka w Laytonie, dla tych, którzy są całkowicie tutaj nowi. Gra Laytona dzieli się na dwa aspekty. Opowiadanie historii, w której staramy się domyślić tajemnic i różnych spraw kryjących się za tym, za wydarzeniami i zagadkami i tajemnicami. A drugim jest rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, czy to matematycznych, czy logicznych. Niedługo jeszcze w tym odcinku pokażę wam przykład takiej zagadki. A tutaj kolejna rzecz, za którą Layton jest znany. Przepiękna muzyka, która w każdej części jest niesamowita. Zacznijmy nową grę. Może by jeszcze warto powiedzieć, że Layton... Ta część Laytona nie od początku miała nazywać się Layton's Mystery Journey. W Japonii chyba nadal nazywa się Lady Layton. Wcześniej był profesor Layton, a teraz Lady Layton, i to całkiem przyjemny tytuł byłby, ale jednak postanowili tutaj, gdy gra w końcu trafiła do Europy, dać taki długaśny tytuł, który nie pasuje całkowicie do tytułu w pod filmie Zagrajmy Wy. Czyli to będzie trochę męczące dla mnie. Chyba będę musiał skrócić tytuł Let's Playa do Zagrajmy w Layton's Mystery Journey 1 albo coś takiego. Na wypadek, gdy wyszła druga część, żeby było wiadomo, że to jest pierwsza, a to druga, żeby się nie myliło. No a jeszcze przekonamy się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może jednak ten długi tytuł będzie pasował. Zaczynajmy! Right then. Chciałbym wiedzieć, jak to działa. Today's the day. My journey as a detective starts here. Layton's Mystery Journey, Cutriel and the Millionaire's Conspiracy. Layton's Detective Agency. Ta scena z jabłkiem przed chwilą była trochę jak podczas treningu Rockiego Balboły. Lucy, I've opened a detective agency on one of London's most happening streets. Any mystery solved, that's the Layton Detective Agency's motto. I can't wait to find out what mysteries are waiting for me. You must come and visit me if you have the time. Yours faithfully, Catrielle.
Prolog. Dama i włóczęga. Co do tej Lucy, o której wspomniano właśnie w liście, to za chwilę coś do niej powiem. Phew. There, all done. Hey, you there! Who said that? Was it you? Can you really solve any mystery? Oh, a talking dog. You're not surprised? It's only talking. Only talking? Is it true? Huh? I want some proof. Can you really solve any mystery? Seeing you hang that sign gives me an idea. Let's see you try your paw at this puzzle. Zagadka numer jeden. I to, co chciałem właśnie powiedzieć co do Lucy, o której wspomniano właśnie w liście. Czy może jest tutaj ten list skierowany do Lucy Baker z spin-offa, który pojawił się tylko na telefonach smartfonowych Leighton Brothers Mystery Room? To byłoby ciekawe, bo jako że większość fanów była dotąd zdania, że ta gra nie należy do kanonu. Że ta gra jest jakimś tylko spin-offem, który nie ma nic wspólnego z tym uniwersum Leightona, który my znamy. A może po prostu ta część Leightona też jest w innym uniwersum? Ach, obojętnie. Mamy 20 pikaratów, a pikaraty są właśnie punktami, które dostajemy za rozwiązywanie zagadek. I na czym będzie polegało to rozwiązywanie zagadek? Zawsze będziemy mieli tutaj zadanie, które jest nam składane. I my musimy wtedy dojść do wyniku. I jest wiele, wiele, wiele różnych rodzajów zagadek. Takie popularne, które są też również opowiadane sobie w naszym świecie. Takie, w których musimy coś budować, takie, w których musimy coś tam wiele razy próbować, aż dojdziemy do pewnego rozwiązania. I będzie przy tym wiele zabawy. I ja mam zamiar to teraz tak przedstawiać, że będę wam tłumaczył tutaj opis zagadki. I wy możecie w każdej chwili zatrzymać sobie film i sami próbować rozwiązać tą zagadkę. I napisać być może też rozwiązanie do komentarza. No, jeżeli chcecie się takie rzeczy bawić. A jeżeli nie, to po prostu tutaj słuchać, jak ja będę to wszystko opisywał i rozwiązywał. No dobrze. Litera K odpadła od loga kawiarni. Wykorzystaj te trzy trójkąty i stwórz literę K w tym oto pudle. Możesz obracać trójkątami, naciskając na nie. Gdy tylko zdołasz ułożyć literę K, wiadomość sukcesu automatycznie się wyświetli. Bądź ostrożny i powodzenia! A tutaj nam gameplayowe rzeczy jeszcze wytłumaczyli. Albo raczej, że możemy tutaj sobie klikać, żeby zobaczyć znowu wskazówkę i takie rzeczy, to takie bla bla bla. No dobrze. Musimy ułożyć literę K z tych oto trzech trójkątów. Naciskając na każdy trójkąt możemy raz obrócić go. Czyli w sumie trzeba być tutaj mocno kreatywnym. I połowa zagadki już prawie rozwiązana. Ważne przy tej zagadce jest, żeby zastanawiać się nad tym, nie jak ułożyć z tych brązowych rzeczy literę K, tylko jak ułożyć te trójkąty, żeby litera K się pojawiła w tym trójkącie. W tym kwadracie. No a teraz mamy X. Aha, chwila. O, to trochę trudne z tym dotykowym ekranem, żeby to wszystko idealnie ułożyć. Ach. Powinno być dobrze. Aha. Teraz jest idealnie. To był właśnie rodzaj tej zagadki, przy której trzeba dużo próbować. Sobie tak na kartce raczej tego tak łatwo nie rozwiążesz. Tylko korzystać z mechaniki, zobaczyć jak one się obracają i wtedy sobie wymyślić, jak odpowiednio to wszystko ułożyć. Przy każdej porażce ilość pikaratów się nam zmniejsza.
I możemy też sobie wykupywać zapewne takie monety, które będziemy zbierali w czasie gry. Będziemy mogli za nie kupować wskazówki. Ale to wyjaśnię wam w następnym odcinku, kiedy będzie więcej zagadek. Bo to była ostatnia i jedyna zagadka właśnie w tym odcinku. Bo będzie się działo jeszcze więcej fabularnych rzeczy. I tak oto wygląda ten cudowny znacznik. Trochę dziwnie to wygląda z tą literą K w porównaniu do reszty, ale no dobrze, może to takie prowizoryczne rozwiązanie. Wytłumaczenie, czym są pikaraty, tego nie potrzebujemy. I pierwsza zagadka została zapisana w naszym indeksie. So, what can I do for you? Look at me. It's obvious. What? I'm a talking dog. Yes, I can see that, and... And? All right then, and I have total amnesia. Ah, a dog with amnesia. If I could just remember my parents, it might make more sense. I feel like I'm me, but not really me. I don't even know if I'm pedigree. Is that all? No, that's not all. I want you to find out who I really am. I don't know. Oh, come on. I'm a talking dog. Got anything else? A diabolical box that kills you? A letter from the future? A relic from an ancient civilization? Nothing like that? Nothing. Well, this is my first inquiry. Perhaps it's fate. All right then. Any clues? Well, not everyone can hear me talking. Some can, some can't. It's very rare to find someone who can, actually. That dog! It just spoke! Oh. And here's another rare someone who can hear you talk. Who's this? Apparently, he's my assistant. I told him I don't need help, but he won't listen. Overly dogged. No one wants that. What's all this about, Miss Layton? This talking dog wants me to solve the mystery of who he is and where he comes from. So, we've had our first inquiry. Incredible, miss. Such a fascinating case from day one. Your reputation obviously precedes you. So, I don't believe you told me your name. Ernest. Ernest Greaves, miss. That's just what he's like. I see. Have I said something wrong? Chyba nie miała ciebie na myśli. Anyway... I can't even remember my own name. Well, do you remember anything else at all? I've got a vague memory of a tower or something falling down, and then lightning flashing across the sky. That's it? Goodness, golly, not much to go on, is it? Who asked you? It certainly isn't. I've no other cases at the moment, so why not? I'll do what I can. You will? Well, that's great! Oh, but I must insist on my fee, even for man's best friend. Oh, I'm not poor. Well, here's the paperwork then. Now, you'll need a name. How about Shirl? Shirl? You said you can't remember your name. So, I've thought of one for you. With inspiration from the famous Sherlock Holmes. It really suits you. Oh, that's splendid, sir. Being named after such a prestigious figure, I mean. Like I said, who asked you, anyway? Look. Here. Sherl O.C. Combs. Sherl is a great name. For a girl. Don't yap, Sherl. Stop calling me that. Surely, there's no need to get angry. Kurt, are you in? Ah. Inspector Hastings. Oczywiście, chcę zapisać. Na drugim slocie. Na pierwszym mam moją prywatną rozgrywkę. Pan inspektor przybył.
Inspektorze Hastings, czy coś się stało? Wydaje się pan być mocno zdenerwowany. Nie uwierzysz, co się stało! Kim jest ten głośny, długonosy typ? Ma jeszcze dłuższą minę niż ja. To inspektor Hastings, Sherl. Pracuje w Scotland Yardzie. Nawet jeśli na to nie wygląda, to właśnie on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Londynie. Co ten kundel tutaj robi? Tylko mi nie mów, że sprowadziłaś sobie zwierzaka domowego, Cat. Domowego? Zwierzaka domowego? Czy wyglądam jak jakiś pieszczoch? Nie, nie odpowiadaj. A, wygląda na to, że właśnie jest tak jak mówiłeś, Sherl. Jak widzisz, inspektor Hastings cię nie rozumie. Jasne, że nie. Jak już powiedziałem, to jest bardzo ekskluzywny klub. Większość ludzi po prostu słyszy szczekanie i warczenie. A jednak, ze wszystkich osób, które tutaj są, większość jest w tym klubie. Tak, to bardzo ekskluzywne. Nic na to nie poradzę, że Super Nohal nie jest jednym z wybranych. Co tam mam roczesz, Cat? Wybacz, inspektorze. By odpowiedzieć na twoje pytanie, nie. Sherl nie jest zwierzakiem domowym. Tak właściwie jest on moim pierwszym klientem. Jako pierwszy podpisał kontrakt i zażyczył sobie moich usług. Mówiąc ściśle, miss, nie jest on w stanie podpisać cokolwiek. W sprawie palców jest on trochę w niekorzystnej sytuacji. Znakomite spostrzeżenie, Ernest. Poprawmy to. Był on pierwszym, który zostawił swój odcisk łapy na moich dokumentach. Czy to jakiś żart? W każdym razie, nie mamy czasu, by dyskutować o sierściuchach. Potrzebuję twojej pomocy w pewnej sprawie, Cat. I potrzebuję jej natychmiast. To ciekawe. A dlaczego to takie pilne? I dlaczego potrzebuje pan akurat mnie, inspektorze? Bo wszyscy wiemy, że jesteś najlepsza. W przeszłości udowodniłaś, że twoja pomoc jest niezawodna. Z twoją głową, w mgnieniu oka rozwiążemy tą sprawę. Tak myślę. Mam nadzieję. Cóż, być może. No, to nie było zbyt pewne. Albo po prostu nie chcę jednak pokazać, że potrzebuję tej pomocy tak koniecznie. Jak to było przy Sherlocku Holmesie i inspektorach, którym pomagał. Bo właśnie, można tutaj trochę wyczuć, że Cat trochę jest inspirowana Sherlockiem Holmesem i to jest bardzo fajne, jako że jestem wielkim fanem tej postaci. Jego zaufanie w twojej umiejętności jest inspirujące, Cat. Bez obaw, inspektorze. Nie ma na świecie sprawy, której Miss Layton by nie rozwiązała. Rozwiążemy każdą zagadkę. Tak właśnie brzmi motto agencji detektywistycznej Layton, wie pan? Cóż, miejmy nadzieję, że to nie są puste słowa. Potrzebujemy każdej pomocy, którą możemy dostać. A może zdradzi nam pan najpierw, co się tak właściwie stało, inspektorze? Cóż, to nie do wiary. Szczerze mówiąc, nigdy bym nie pomyślał, że coś takiego można ukraść. Aha, coś zostało skradzione, więc to sprawa kradzieży? Coś w tym rodzaju. Ale to nie chodzi tutaj o kradzież byle przedmiotu. To dotyczy każdego mieszkańca Londynu, a nawet całej Brytanii. O, naprawdę? Co może być takie ważne? Najlepiej sami to zobaczycie. Wtedy wszystko wyjaśnię. To brzmi jak bardzo dobry pomysł. Niech pan nas poprowadzi. Halo? Czy o czymś nie zapomniałaś? Co z poznaniem mojej prawdziwej tożsamości? Och tak, cóż, problem w tym, że ta nowa sprawa brzmi o wiele bardziej interesująco. Interesująco? Decydujesz nad tym, nad którą sprawą pracować, bazując na tym, jak bardzo jest interesująca? Dokładnie. Cieszę się, że zrozumiałeś to, Sherl. O, przepraszam, że jestem tylko gadającym psem. Naprawdę będę musiał się starać, by być bardziej interesującym. O, Sherly, nie bądź taki. Zrozum, twoja sprawa jest dla nas ważna, ale w aktualnej chwili dostajemy zbyt dużo zapytań i macie jedno nowe zlecenie. Jedno! Ach, nieważne. To jasne, że temu inspektorowi z jakiegoś powodu mocno skręcają się majtki. Dowiedzmy się, o co chodzi, skoro koniecznie chce nam to pokazać. Dobrze, więc wszystko jasne.
Ruszajmy do tego miejsca. Ciekawe, jak to daleko. Tylko w dół drogi. Do Big Bena. Big Ben? Ma pan na myśli Elizabeth Tower, jak przypuszczam, a nie grubego Benjamina, który mieszka kilka drzwi dalej, prawda? To było piękne z tym Benjaminem. Sprawa pierwsza. Dłoń, która karmi. Ciekawe, jak bardzo wielki ma to związek z tą sprawą. Chyba czegoś tu brakuje. Dobry Boże! Wskazówka godzinowa zniknęła! Obawiam się, że tak. Zgłoszono nam o tym dziś rano. Więc o to tutaj chodzi? Jedna ze wskazówek wieży zegarowej została skradziona? Nie do wiary, czyż nie? Musimy złapać tego chuligana, który jest za to odpowiedzialny. I jak najszybciej odzyskać wskazówkę. Ale przecież Elizabeth Tower posiada 4 tarcze zegarowe, prawda? Nawet jeśli jednej brakuje, pozostałe wskazują poprawną godzinę. To prawda. Przyznam, że to trochę krępujące i niewygodne, kiedy nie można zobaczyć, która dokładnie jest godzina, ale... Jaki to miałoby mieć wpływ na całą Brytanię? Czy to nie aby przesada? Tak, moja lepsza połowa powiedziała to samo. Ale problemem jest to... że nie chodzi tu o jedynie niewygodę, nieznania poprawnego czasu. Problem w tym, że ambasador Fox Dufafa, jakiś Francuz z dziwnym nazwiskiem, przybywa jutro w wizycie. Och tak, pamiętam, że przeczytałem o tym w gazecie. To z powodu rocznicy traktatu rzymskiego, czyż nie? Ale co to ma wspólnego z Elizabeth Tower? Ambasador zostanie ugoszczony w miejscu z widokiem na budynek parlamentu i Big Bena. A jako symbol bezczasowej przyjaźni i współpracy między naszymi krajami, planuję dać mu prezent. Tym prezentem będzie wisiorek, który jest podobizną wskazówek Big Bena. Ojej! Tak, więc możecie sobie wyobrazić zapewne, że rozmowa w pewnym momencie skupi się na wieży zegarowej. Nie wyglądałoby to dobrze, gdyby wskazówki, na których podstawie zrobiono wisiorek, zostały skradzione przez jakiegoś nicponia, którego Scotland Yard nie jest w stanie złapać. Ponadto byłoby o tym głośno w internacjonalnych mediach. Toż to ogromny blamasz, powiadam wam. Hańba dla całego kraju. Rozumiem, więc to dlatego koniecznie chce pan złapać sprawcę przed jutrzejszą ceremonią. Dokładnie. Naprawdę potrzebujemy twojej pomocy, Cat. Oczywiście zrobię wszystko, co w moim stanie. Albo raczej, oczywiście zrobię wszystko, co jestem w stanie. Nasza nacjonalna duma jest tutaj stawką, jak pan już wspomniał. To wielka ulga. Obawiałem się, że odmówisz. Oczywiście Scotland Yard będzie kontynuował własne śledztwo w tym samym czasie. Wszyscy muszą się zaangażować. Moi ludzie już przeszukują obszar dookoła wieży, więc możecie się ich zapytać, czy już znaleźli jakieś ślady. Niech pan to zostawi tylko nam, inspektorze. Natychmiast zabieramy się do roboty. To bardzo ciekawe. Cat naprawdę jest tutaj takim Sherlockiem Holmesem. Dopiero co otworzyła swoje biuro detektywistyczne, a wszyscy już wiedzą, że mogą na nią liczyć. Nawet sama policja, ludzie, nie tylko inspektor... Ale cała policja, jego ludzie też o tym wiedzą, jako że normalnemu przechodni nie powiedzieliby o tym, jak tam jest z odnalezieniem jakichś ciekawych rzeczy, czy coś, jakichś wskazówek. A wszyscy wiedzą, że mogą powiedzieć Cat wszystko o tej sprawie, że mogą jej zaufać. Taka młoda już ma taki wielki, jak to się mówi po polsku? Po niemiecku byłoby to ruf. No... Dobrą opinię ma. Wśród policji i tak dalej. No, myślę, że jej biuro detektywistyczne w takim razie będzie jednym wielkim sukcesem. Ach, miss.
To takie inspirujące patrzeć, jak łapiesz byka za rogi. O nie! Chwilę, poczekajcie chwilę. Co tym razem? Jako, że to nasza pierwsza sprawa od otwarcia Layton's Detective Agency, lepiej zapoznam cię z podstawami. Czy was? Chcę wytłumaczyć, jak prowadzę śledztwa. O, proszę bardzo, pani Layton. Na początek dotknij ikonę z lupą o tytule... Ikona śledztwa na dolnym ekranie, by przejść w tryb dochodzenia. W trybie dochodzenia kursor na górnej części ekranu zamienia się w lupę. By ruszyć lupą, musisz jeździć palcem lub piórem dotykowym po dolnym ekranie, tak jakbyś rysował linię. Czasem podczas poruszania lupą po okolicy, jej kolor robi się pomarańczowy. Gdy odnajdziesz taki interesujący punkt, stuknij szybko w dolny ekran, by zbadać to miejsce. Nie przypomina to tym razem rysowania linii po ekranie, to bardziej takie małe dziobnięcie w dolny ekran. Możesz badać również wszystko, co rzuci ci się w oczy, na górnym ekranie przez prosty dotyk. Jeśli dobrze rozumiem, ślizganie się po dolnym ekranie rusza lupą, a krótkie stuknięcie w dolny ekran służy do badania ciekawych rzeczy. Chyba zrozumiałem. I jak? Zrozumiałeś, jak wylizać jej buty i to bardzo dokładnie? Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że szybko się uczysz, chłopcze. Więc przejdziemy od razu do rzeczy i zacznijmy dochodzenie. Zacznijmy od górnej części latarni, bym powiedział. Tutaj. Znaleźliśmy monetę wskazówkową. Patrzcie, mała moneta spadła na ziemię. Tak, to moneta wskazówkowa. Dzięki nim możesz odblokować wskazówki, gdy tylko trudno ci rozwiązać zagadkę. Oczywiście jest jak z prawdziwymi pieniędzmi. Gdy wszystkie wydasz, to już ich nie odzyskasz. Więc używaj ich tylko wtedy, gdy naprawdę są ci potrzebne. Są poukrywane w przeróżnych miejscach, więc szukaj pod każdym kamieniem. Rozumiem, więc monety wskazówkowe są nieśmiałymi małymi stworzonkami, co? Nie całkiem, po prostu ktoś się pochował. No dalej, Cat, nie marnuj czasu! Sprawa czeka, dziewczyno, sprawa! Już dobrze, inspektorze. Mniej pośpiechła, szybsza prędkość. Każde dochodzenie wymaga dokładności. A przede wszystkim trzeba wszystko rejestrować i zapisywać. Uczysz psa szczekać, co? Przejdźmy do najważniejszych przedmiotów w mojej torebce. Dotknij ikony walizki na dolnej części ekranu, by otworzyć menu torby. Dziennik Cat zawiera moje notatki na temat dochodzenia. Bardzo przydatne są tam zapisane podsumowania. Bardzo przydatne są podsumowania, które są tam zapisane i przydatnie jest tam przypominać sobie, jeżeli się coś zapomniało. By zapisać postęp historii, wybierz ikonę zapisu. A to archiwum zagadek. Wszystkie zagadki, które spotkamy na swojej drodze, będą tutaj gromadzone. Więc będziesz mógł zawsze powtórzyć sobie zagadki, które już rozwiązałeś, jeśli nabierzecie na to ochotę. Jeśli będziesz chciał sięgnąć w moją garderobę od czasu do czasu, to mogę zmienić swój strój na kilka z możliwych. Boże! Naprawdę dużo masz w tej torbie, Cat? Słyszałaś kiedyś o porządkowaniu? To ta zwariowana nowa rzecz, dzięki której możesz się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebujesz. O nie, nie, nie. Jest dokładnie idealnie teraz, tak jak jest. Sztuczką każdej torebki jest, by wiedzieć, gdzie co jest i co kiedy użyć. Już to kiedyś słyszałem. Dobrze więc. Wszystkie podstawy na temat dochodzenia są jasne. Teraz nadszedł czas, by teoria zmieniła się w praktykę. Zbadajmy wieżę zegarową. Zegary tej wieży są strasznie wysoko nad ziemią, prawda? Więc musisz przybliżyć, Ernest. Przybliżyć, miss? Jak to działa? Czasem również możesz zauważyć, że szkło powiększające
Czytam, lupa zmienia kolor na niebieski zamiast pomarańczowy. To właśnie wskazuje miejsce, w którym możesz przybliżyć, by mieć lepszy widok. Tutaj znowu musisz jedynie stuknąć dolny ekran, by przybliżyć. Bardzo zgrabnie. Cóż, dokładność jest ważna podczas dochodzenia. Jeszcze zobaczycie. Więc czemu nie przybliżysz teraz do zegara, skoro wiesz, jak to działa? Zobaczymy wtedy więcej. I do zegara przybliżymy w następnym odcinku, bym powiedział. Ale jak wygląda jeszcze menu główne? Jedna zagadka rozwiązana, na jedną zagadkę spotkaliśmy. 20 pikaratów. Mamy teraz 11 monet wskazówkowych. W każdym obszarze będziemy mogli znaleźć kilka monet, są ukryte w niektórych miejscach. Jeszcze w następnym odcinku pokażę wam, jak to działa. Na początku mieliśmy 10, znaleźliśmy jedną, czyli 11, to proste. Mam tutaj dziennik Cat, w którym będziemy mogli sobie zwracać uwagę na to, co zauważyła, na nasze postępy w sprawie i tak dalej, na tajemnice, które są odkryte. Jeszcze się temu wszystkiemu przyjrzymy. Tutaj możemy sobie zawsze powrócić do zagadek, które spotkaliśmy i których nie rozwiązaliśmy, albo zagadki, które spotkaliśmy i które już rozwiązaliśmy, jeszcze raz rozwiązać, jeżeli by się nam chciało. Specjalne zagadki, zwykłe zagadki, wiele tego jest. No i tutaj oczywiście zapis i kilka innych jeszcze ikonek, które dopiero dojdą do nas później w trakcie gry, bym powiedział. A co do garderoby, to mnie jeszcze interesuje, bo tutaj nigdy nie zaglądałem. Na razie mamy ile kostiumów? Na razie mamy tylko dwa kostiumy. W sumie szkoda. Miałem nadzieję, że to będzie trochę inaczej, ale dobra. Resztę kostiumów dokupimy za pomocą DLC. Ale miałem nadzieję, że trochę więcej kostiumów się tutaj pojawi. No dobrze, ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. I jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.